Cześć, z tej strony MatechPC. Wracam po dłuższej przerwie. Niestety matury same się nie napiszą. W tym materiale przetestuję Ryzena 7 1800X i porównam jego wydajność do Ryzena 5 1400, który służył mi przez 5 lat. Przy okazji sprawdzę, jak dodatkowe 60 W wpływa na temperatury samego procka, jak i VRM. Zapraszam do oglądania. Zdejmowanie chłodzenia z procesorów AMD często kończy się przyklejeniem IHS-u do podstawy chłodzenia. Wyjątkowo upierdliwe w demontażu są konstrukcje oparte na dźwigni, tak jak w przypadku mojego coolera. Rozwiązanie problemu jest jednak banalnie proste. Odpinamy zasilanie wentylatora i włączamy komputer. Monitorować temperaturę możemy zarówno z BIOS-u, jak i HAVO-INFO. Ja wybrałem tą drugą opcję, gdyż nagrzanie procesora do około 80 stopni w BIOSie graniczyło z cudem. Gdy całość chłodzenia jest nagrzana, wystarczy docisnąć chłodzenie do procesora, zwolnić dźwignię i wciąż dociskając poruszać chłodzeniem raz w prawo, raz w lewo. Po chwili pasta puszcza z charakterystycznym trzaskiem, a procesor wciąż grzeje swoje miejsce w sokecie. Gdy pasta odpuściła, do akcji wkroczyła słynna dźwigienka. Mimo usilnych starań nie mogłem jej wyciągnąć ze standardowego haczyka, więc musiałem sięgnąć po bardziej brutalne metody, czyli w tym przypadku płaski śrubokręt. Po chwili zabawy całość konstrukcji odpuszcza, a ja mogę zabrać się do czyszczenia zarówno procesora, jak i chłodzenia. Czyszczenie procesora, jak i podstawy chłodzenia to nic szczególnego. Zwykła ściereczka nasączona alkoholem izopropylowym powinna dać sobie radę. Dokładne wyczyszczenie radiatora możliwe jest poprzez odbezpieczenie czterech zatrzasków płaskim śrubokrętem. Ilość nagromadzonego kurzu nie była zbyt dużym problemem. 8 atmosfer ze sprężarki bez problemu wydmuchało nagromadzony pył. Obyło się nawet bez używania ściereczki. Jestem bardzo ciekawską osobą, dlatego postanowiłem sprawdzić, jak Cooler Master rozwiązał oświetlenie ringu chłodzenia. W tym celu odkręciłem 4 śrubki, a mym oczom ukazał się całkiem ciekawie rozwiązany pasek LED-owy wraz z dyfuzorem. Podczas testu chłodzenia zapomniałem wspomnieć o malutkim przełączniku. Pozycja L oznacza niski zakres obrotów, czyli do 3000, a pozycja H podbija górny limit na około 3800 obrotów na minutę. Po zakończeniu czyszczenia składam cooler w całość, nakładam nową pastę i zaczynam testy procesora. Cinebench dobitnie pokazuje, jakie możliwości drzemią w 8 rdzeniach i 16 wątkach, mierząc poprzedni procesor. Ryzen 1400 nawiązuje rywalizację jedynie po OC w teście jednowątkowym, gdzie procesory idą łeb w łeb. 7-Zip i kolejna miażdżąca przewaga Ryzena 7. Ponad 3-minutowa szybsza kompresja względem jednostki bez podkręcenia nie może zostać niezauważona. Te testy są bardzo przewidywalne, co innego dzieje się w grach. Counter-Strike Global Offensive, czyli gra stricte procesorowa, robi dobry użytek zasobów Ryzena 7. Dodatkowo odtwarzany materiał na YouTubie w 4K nie robi na nim praktycznie żadnego wrażenia, gubiąc jedynie kilka klatek. Battlefield wciąż potrafi nieźle dokopać procesorom. Ryzen 5 notował bardzo często użycie w granicach 80 do 100%. Przesiadka na wydajniejszy model dodaje do rozgrywki dodatkowe 10 klatek. Jednak nie ma nic za darmo. Procesor pobiera 50 W więcej względem stokowego Ryzena 1400. Mimo większego poboru mocy oraz wysokiego TDP, boksowe chłodzenie wciąż daje radę, notując maksymalnie 83 stopnie. Na koniec testów sprawdziłem temperatury sekcji zasilania. Asus B350 Prime Plus nie jest jakąś super rozbudowaną płytą główną, posiadającą podstawową sekcję zasilania. Mimo wszystko spokojnie podołała nowemu Ryzenowi, rozgrzewając VRM do maksymalnie 64 stopni Celsjusza. Dużą rolę w utrzymaniu przyzwoitych temperatur odgrywa tutaj chłodzenie procesora. Wentylator, wkręcając się w okolice 2800 obrotów na minutę, generuje silny strumień powietrza owiewający radiator sekcji zasilania. Po teście tego chłodzenia dostałem wiele pytań, czy to chłodzenie podoła z wydajniejszymi procesorami.
podoła, jednak nie jest to najcichsze rozwiązanie i zalecam je do procesorów maksymalnie 6-rdzeniowych. Wydajniejsze konstrukcje również zostaną schłodzone, jednak będzie to okupione dość głośną pracą. Jeśli o temperaturach mowa, AMD stosuje offset temperatury procesora dla jednostek z wyższym TDP w celu zwiększenia wydajności chłodzenia procesora. W moim przypadku rzeczywista temperatura jest zawyżana o 20 stopni Celsjusza. Jest odczytywana jako TCTL. Płyta główna obniżała taktowanie CPU, gdy ten osiągał rzeczywiste 75 stopni. By ominąć to ograniczenie, wystarczy w BIOSie ustawić mnożnik na stałe, a problem z zaniżaniem zegarów zostanie rozwiązany. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że to nie jest test wydajności tego procesora, a jedynie sprawdzenie, jak wydajniejszy procesor wpłynie na ilość FPS w grach mocno utylizujących procesor. 1050 Ti wyśmiewane na wszelkie sposoby często ogranicza możliwości CPU, jednak nawet w Battlefieldzie można zauważyć przyrost liczby FPS. Dodam jeszcze, że niedługo pojawią się trzy materiały związane z SimHubem oraz licznikami. Zachęcam zainteresowanych tą tematyką do zostawienia subskrypcji, by nie przegapić materiału. Mówił do Was MatTechPC. Cześć!